księżniczki bawią się na imprezie Disneya. Cóż za cudowny wieczór. Czuję się trochę źle. Nasza przyjaciółka. Wezwijcie karetkę. Jest w drodze. Doktorze, czy ona wyzdrowieje? Musimy ją zbadać. Zegar odlicza. Ups. Wytnijmy wydruk z odczytami. Panel sterowania jest gotowy. Zamocuj na stojaku. Połącz kable. Ozdobne haczyki. Sprawdźmy serce nowym urządzeniem. Księżniczki martwią się o swoją przyjaciółkę. Podłącz ją natychmiast do maszyny. Ustaw. Niewiarygodne. Brak pulsu. Jej serce nie bije. Czy nie można jej uratować? Tylko cud może pomóc. Biedna roszczunka. Chwila. Dwa kable są odłączone. Nie może być. Zobaczmy. Jest nadzieja. Oczyśćmy pojemnik. Udekoruj podstawę kwiatami. Pokryj materac tkaniną. Kryształowa trumna dla księżniczki. Czy roszczunka zasnęła na zawsze? Księżniczki odwiedzają najlepszy salon. Potrzebujemy najlepszego miejsca na odpoczynek. Co powiesz na to? Za małe. A może to? Ładna. Zajęte. Następna opcja. Spójrz na to. Jest idealna. Czy to kryształowa trumna dla roszczunki? Daj lubię to, by wkrótce się obudziła. Stwórzmy małego przyjaciela. Ukształtuj głowę. Uformuj ciało i ogon. Pokryj nogi. Narysuj twarz. Lekko przetrzyj gąbką. Kameleon Pascal jest lojalnym przyjacielem roszczunki. Księżniczki tęsknią za swoją przyjaciółką. Jak to się mogło stać? Roszczunko! Pascal przynosi mały bukiet kwiatów. Jakie to wzruszające! Mały, to jest trudne dla nas wszystkich, ale jesteśmy tu z tobą. Pascal upada! Co się z nim dzieje? Zasnął z roszczunką. Kolego? Tu będzie ci wygodniej. Na pewno uratujemy was oboje. To podwójna strata dla Disneya. Rozpakuj ozdoby choinkowe. Wybierz jedno. Przytnij górę. Potrzebujemy małej zatyczki. Umieść na stojaku. Dodaj kilka cyrkonii. Magiczna kula odkryje wszystkie tajemnice. Babcia wiedźma jest gotowa na przyjęcie gości. No, no, moja księga zaklęć. Proszę, pomóż nam. Nasza przyjaciółka zasnęła. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Spójrzmy. Roją się nietoperze. Sio, kontynuujmy rytuał. Przeczytaj zaklęcie. Pinto conto carrera. Pokaż mi prawdę. But, eliksir, pocałunek czy książka? Co pomoże księżniczce? Pocałunek. Dziękujemy. Opróżnijmy wiaderko. Czas to wyczyścić. Zmień jego kolor. Naklejki. Przystrzyż pędzel. Wytnij ulotki. Napełnij wiaderko klejem. Miasto musi usłyszeć o castingu księcia. Księżniczki są gotowe do pracy. Musimy wywiesić te ogłoszenia wszędzie. Znajdziemy najlepszego kandydata. Asho, ulotka. Chodźmy dalej. O, przyjaciółki zapomniały wiadra z klejem. Co to jest? Ciekawe. Sędziowie są gotowi. Rozpoczyna się casting. Pierwszy kandydat
Frankenstein. O, gdzie jest moja ukochana? A, zdecydowanie nie. Następny. Nawet nie wysłuchały mojego wiersza. Powitajmy księcia Jaskra. Obudzę Rozpunkę piosenką. Nasze uszy. Dość. Nie macie gustu. Kto ukrywa się pod płaszczem? Cześć, jestem Julian. Tada! Kwiaty dla uroczych pań. Gentlemen, świetnie. Nie zawiodę was. Usuń wieczko. Czernie lepiej pasuje. Ozdób słońcem. Wygrzej pod lampą. Rozpunka z pewnością wie, jak tego użyć. Księżniczki przyprowadzają Juliana do jego ukochanej. Oto nasza przyjaciółka. Spróbuję ją pocałować. Mam nadzieję, że to pomoże. Nie może być. Spróbuję jeszcze raz. To jest mój dar dla ciebie. Kocham cię, kochanie. Kto mnie obudził? Rozpunko? Julek? Nie poznałam cię. Wróciłaś do nas. Przyjaciółko, jesteś z nami. Miłość i przyjaźń obudziły Rozpunkę. Cóż za piękny ogród. Podlejmy kwiaty, zróbmy mały bukiet. Lalilu, najświeższe kwiaty dla ciebie. Stwórzmy kompozycję. Będziemy potrzebować papieru. A teraz spakujmy to. Piękna kokardka. Czarujący bukiet. Pascal wciąż mocno śpi. Biedny mały przyjacielu. Co może go obudzić? Dziewczyny, potrzebujemy planu. Pozwól mi go pocałować, może to zadziała. Oczy kameleona pozostają zamknięte. Zrobiłam, co mogłam. Pozwól mi spróbować. Mały, ty żyjesz! Cud. Teraz jesteśmy wszyscy razem. Kameleon postanawia podziękować księżniczce. Oto bukiet dla Arielki. Jak słodko. Dziękuję. Witaj ponownie, Pascalu. Stwórzmy podniebne lampiony. Przenieś projekt na papier. Namaluj wzory. Weź świecę LED. Mówią, że spełniają życzenia. Zobaczymy? Najważniejszy dzień w moim życiu. Cześć, kochanie. Cześć, skarbie. Jaką masz dla mnie niespodziankę? Czeka nas niezapomniana randka. Wow. Poprowadzę cię. Jeszcze jeden krok. Przejażdżka łodzią? Proszę, kochanie. Chwila, zapomnieli o Pascalu. Julek, jesteś takim romantykiem. O, parada podniebnych latarni. Może też jakąś wypuścimy? Niech nasza miłość trwa wiecznie. Kochanie, muszę ci coś powiedzieć. Czy wyjdziesz za mnie? Tak, Julku. Pogratulujmy uroczej parze. Weź szpulkę. Włóż patyczki. Przygotuj biały tiul. Udekoruj kompozycją kwiatową. To cudowny łuk na wesele. Wszystko jest gotowe do uroczystości. Gdzie jest twoja oblubienica? Już jestem. Przełamiająca panna młoda. Kochanie, wyglądasz cudownie. Zaczynamy? Ogłaszam was mężem i żoną. Pora wymienić się obrączkami. Dziękuję, Maximusie. Przypieczętujcie związek pocałunkiem. Jesteśmy mężem i żoną. Wesele było wspaniałe. Piankolina, zwiń bryłę. O, ciężowy brzuszek. Wygładź go pędzlem. Czas się przebrać. Wow.
Wow. Zróbmy gorset. Nałóż go. Dodaj marszczenia. Jak pięknie. Ozdób gorset koronką. Roszpunka spodziewa się dziecka. Julian i Roszpunka przybyli na piknik. Kochanie, pomyślałem o wszystkim. Wygodny szezlong dla przyszłej mamy. O, ile tu smakołyków. Usiądź, powinnaś czuć się komfortowo. Cóż, brzuszek bardzo urósł. Może naleśnika? Nie, nic słodkiego. W takim razie napój gazowany i burger są pyszne. Nie chcę. Mleko? Fuj, nie. Jak ją zadowolić? O, co za śliczne kwiaty. To wskazówka. Wszystko jest dla ciebie, kochana. Roszpunka jest szczęśliwa. Kobiety w ciąży wiedzą, czego potrzebują. A troskliwy mąż zawsze tego się dowie. Rozrzucone kolorowe kulki. Nałóż faliste paski. Chodźcie do nas, kolory. Zabarw to. Arbuz? Ogon. Owiń szpulkę taśmy. To dziwny zestaw. Do czego służy? Roszpunka odpoczywa w salonie. Co za interesująca historia. Kochanie, jestem w domu. Zobacz, co mam. O, ledwie wstałam. No już, czy to takie trudne? Sam próbuj. Chodź, przyda się arbuz. Owińmy go ładnie. No i jak? O, ciężko jest się z tym poruszać. Nie mogę się dostać. O, bolą mnie plecy. Widzisz? Chodźmy jeść, jestem głodna. Mam zrobić niespodziankę? Hadzia! Jedno trafienie. Roszpunka dostała duży kawałek, a Julek mały. Pecha. Dla ciebie wszystko, co najlepsze. Jupi! Nowy zestaw zabawek. Opróżnijmy formę. Odetnij plastik. Zróbmy wgniecienia. Wybierz witaminy. Zaplanuj szablon. Mamy opakowanie. Ozdób naklejką ze słońcem. Roszpunka grzeje się przy kominku. Kochanie, zobacz, co znalazłem na strychu. To starożytny odtwarzacz. Co za wspaniałe znalezisko. Zagrajmy piosenkę z naszego ślubu. I zatańczmy tak jak wtedy. Para zaczęła tańczyć. O, nie czuję się dobrze. Usiądź, co cię niepokoi? Robi mi się niedobrze. Co powinienem zrobić? Użyj torby, kochanie. To nie wystarczy. O, skończyły się torby. Źle, idę po lekarstwo. O, przyszedłem tak szybko, jak potrafię. Weź te pigułki. Lek zadziałał. Czuję się nieco lepiej. Para odpoczywa przytulona. Dosyć aktywnego wypoczynku. Wow, to błyszcząca zawieszka. Zróbmy konfetti. Napełnij balon. Pomaluj na czarno. Dodaj napis. Dziewczynka czy chłopiec? Oto jest pytanie. Zawieś ozdobę. Mamy wystrój na imprezę ujawniającą płeć. Przyszli rodzice przygotowują się do trojaczków. Para nie zna jeszcze płci. Cóż, kochanie? Odkryjmy ten sekret. Z przyjemnością. W pierwszym jest dziewczyna. O! A w drugim? Juhu! To znowu dziewczyna. Dwie córki i syn. Pozwól mi spróbować. Moja kolej. Trojaczki i wszystkie to dziewczynki. O! To nieoczekiwana wiadomość. Para kąpie się w konfetti. Wygląda na to, że poród jest blisko. Pora iść do szpitala. O, zepsute lalki. Macie nową rolę. Narysuj oczy. Co za słodziaczek. Kolejna dziewczyna.
I trzecia siostra. Włosy wyszły cudownie. Wszystkie mają długie włosy, tak jak ich mama. Co za urocze trojaczki! Julek przywiózł żonę do szpitala. Rozpunka niedługo urodzi. Wszystko będzie dobrze. Tatku, nie martw się, poczekaj za parawanem. O, nie mogę znaleźć sobie miejsca. Jak ona się czuje, jak maluchy. Wreszcie jest po wszystkim. Poród się udał. O, moje drogie córki. Wszystkie długowłose, po mamie. Pomogę ci. Tak jest lepiej. Dziękuję ci za nasze dzieci, kochanie. O, pora już wyjść. Weź paczkę Pringles. Ojej, chipsy! Później coś przekąsimy. To przyda się do wyrobu. Odetnij nadmiar. Załóż pokrywki. Pomaluj fioletową farbą w sprayu. Ustaw wieże na skałach. Udekoruj cegłami. Wszędzie są kamyczki. Rozłóż miękkie koce. Dodaj dach. Owiń w winorośl. Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się na dolnej półce. Pieluszki i ulubiona kaczuszka. Wieża stanie się przytulnym łóżkiem dla trojaczków. Matce Gertrudzie pozostawiono opiekę nad dziećmi. Jak się masz? Wszyscy śpią spokojnie. To super. Ja też się zdrzemnę. Matka zasnęła z książką. Hihi. O, dziewczyny się obudziły. I są gotowe do figli. Małe dziewczynki postanowiły uczesać Gertrudę. Pięknie. Hehe. Biegnijmy z powrotem. Dzieci cicho wróciły do łóżek. O, czy naprawdę zasnęłam? Co tu się działo? O, to tylko sen. Przebij balon. Przyda się słomka. Odetnij kawałek. Zaklej dno. Przymocuj dozownik. To stara obroża. Właśnie tego potrzebujemy. Weź karabinczyk. Przymocuj na końcach. Na gumce umieszczono butelki z mlekiem. To wygodny pas do karmienia. Yeah, okay. No, nie słuchacie mnie. Wszystkie płaczą. Co to za hałas? Co się dzieje? Może je uspokoisz? Ja się poddaję. Cóż, zobaczmy. O, pora was nakarmić. To mój pas do karmienia. O! Wezwanie przyjęte. Napijcie się mleka. Dzieci uspokoiły się. Migocz, migocz, gwiazdko ma. Nakarmione i zadowolone trojaczki zasnęły w ramionach ojca. Lizaki. Przydadzą się patyczki. Owiń wzmocnioną taśmą. Zrób to samo z rurką. Dodaj taśmę klejącą. Przetnij maszynkę do golenia. O, ile papeterii! Weź temperówkę. Połącz drut. Potężny odkurzacz poradzi sobie z czyszczeniem. Dzieciaki bawią się w pokoju. Zrobiły prawdziwy bałagan. O nie, co za chaos! To się nie sprawdzi. Trzeba wszystko posprzątać. Gdzie to jest odkurzacz? A, tutaj. O, włosy. Czy odkurzacz robi stylizację? To cudowny wynalazek. Możemy zawołać mamę. Ha?
Wydrukujmy bajkowe zamki. Wytnij elementy. Posortuj kolorowe karteczki. Magia zmniejszania. Zamocuj papier pierścieniami. Na stronach są zdjęcia ze wspomnieniami. Roszpunka przegląda swój pamiętnik wspomnień. O, pamiętam wasze narodziny, jakby to było wczoraj. Kochanie, niespodzianka! Co ty kombinujesz? Zrobiłem nowe zdjęcie naszej rodziny. O, masz świetne wyczucie czasu. Uzupełnijmy nasz pamiętnik. Musimy to przybliżyć. Najlepsze miejsce jest na kominku. Posłuchamy naszej piosenki? Hey. Para usiadła z dziećmi na sofie. Co za szczęśliwa rodzina. Piękna pogoda. Wow! Co to za piękny kwiat? Zmieńmy kolor oczu. Odetnij koki. Wow! Spójrz na tę długość. Co za szczęście! Znaleźć taki cud? O! Dziecko! Cii, kochanie, cii. Zajmę się tobą. No, to jesteśmy w domu. Jedz, droga. A teraz czas spać. Kameleon Pascal przychodzi na spotkanie. Wygląda na to, że znalazłaś przyjaciela. Odpocznijcie, maluchy. Pringlesy. Czas na przekąskę. Mniam, mniam. Przykryj słoik kamiennym nadrukiem. Wyczyść wszystkie materiały. Narysuj okno. Połącz elementy. Zamocuj drewniane patyczki. Przydałoby się trochę zieleni. Ale wysoko. Jak zejść na dół? Tak, mamy nowy dzień. Pascalu, chodź tutaj. Ale maluch nie da rady sam. Pomogę ci. Trzymaj się moich włosów. Juhu! Chodźmy na spacer, póki mamy nie ma. Zwierzęta cieszą się, widząc Roszpunkę. Znalazłam tak wielu przyjaciół. Naprzód, mój wierny rumaku. Roszpunko, halo, spuść na dół włosy. Ludzie, gdzie jest moja córka? Szybko napiszcie w komentarzu. Mamo, jestem tutaj. Wszystko gra. Och, ostrzesz mnie następnym razem. Weź pudełko. Postaw je. Paleta jest ustawiona. Włóż materiały do pudełka. Udekoruj wzorami. Ten zestaw zainspiruje kreatywność. Proces artystyczny jest w pełnym rozkwicie. Wii, bawmy się. Tym księżniczkom czegoś brakuje. Udekoruję podłogę i koc. Szafkę. O, Roszpunko. Kto tu posprząta? Wiesz co? Mam coś dla ciebie. Wow, co to jest? Woohoo! Zestaw artystyczny. Wow, Pascalu, popozujesz dla mnie? Ostrożnie, teraz ty! To nowy element wystroju. Przygotujmy materiały. Namaluj oczy. Odrobina rumieńca. Wspaniale. A co z fryzurą? Może taka? Nie jestem szatynką. A to? Tak, dziękuję. Ciach, ciach. Przymierzmy spódnicę. Dodaj górę. Jakieś wzory i gotowe. Roszpunka to oszałamiająca nastolatka.
kochanie, tego lata musisz przeczytać wiele książek. Przygotuj się do szkoły. Bye. Nie ma mowy. Książki mogą poczekać. Wolałabym pograć na ukulele. To jest to, co kocham. Piękna melodia. Skąd to chodzi? Halo? Jest tam kto? Cześć! Spinaj się po moich włosach. Wow. Masz talent, dziewczyno. Thank you. Roszpunko, uczysz się? Tak, oczywiście, matko. To musiała być moja wyobraźnia. O, pora stąd zejść. Ten duet jeszcze się spotka. Etui na soczewki kontaktowe. Przygotuj farby. Złoto. Ruszamy. Zapakuj do walizki. Korona. Lustro. Grzebień. Wszystko do wystrojenia się. Roszpunka słodko śpi. Rzuca i obraca. Co? Już jest ranek? Ojejku, co się stało z moimi włosami? Ale splątany bałagan. Katastrofa, nie mogę tego uczesać. Dzień dobry, kochanie. Co za fryzura? Nie dasz rady sobie sama. Pomogę ci. Zaplećmy to. I ostatni szlif. Korona. Spójrz na siebie, jak pięknie. Wyglądam niesamowicie. Najpiękniejsza księżniczka na świecie. Cześć, Lalilu. Hello. Gotowa na zmianę? Umyjmy tę twarz. Czas na przemianę. Wybierzmy kolor. Blond. Idealnie. Yay! Odrysuj wzory. Przymierz gorset. Okej. Idę. Super. Dodaj spódniczkę. Oszałamiające. Roszpunka jest już dorosła. O, Julian. Ale za tobą tęsknię. Roszpunko, jesteś tam? Co? Już. Idę na dół, kochanie. Wyglądasz cudownie, jak ze snu. Czy uciekniemy razem? Roszpunko, uciekła? To wszystko z powodu tego Juliana. O nie, bandyci. Oddajcie złoto, gołąbki. Jeszcze się przekonamy. Z drogi. W nogi. Ze mną jesteś bezpieczny. Lalilu, chcę malować. Pomożesz mi z materiałami? Jasne. Oto sztaluga i narzędzia. Idealnie. O, spójrz na to arcydzieło. Możemy to dokończyć. Skręć latarnię. Trzymaj to. I trochę więcej. Ktoś chyba był zainspirowany. Goście zebrali się na ceremonię ślubną. Cieszę się ich szczęściem. Oto panna młoda. Dorastają tak szybko. Wyglądasz oszałamiająco. Gdzie jest pan młody? A co jeśli się nie pojawi? Co mam zrobić? Ludzie, naciśnijcie przycisk lubię to, żeby Julian przyszedł szybciej. Słychać uderzenia kopyt. Hej! Kochanie, wyglądasz oszałamiająco. Wyjdziesz za mnie? Oczywiście, skarbie. O, para wygląda tak szczęśliwie. Oto mój prezent ślubny. Wszyscy wypuszczają latarnie życzeń w niebo. Wszelkie marzenia mogą się spełnić. Po prostu w to uwierz. Weźmy słoik z brokatem. Pomaluj pokrywkę na czarno. Pokryj farbą akrylową. Weź trochę gliny samoutwardzalnej. Tyle naleśników. Śniadanie gotowe. Smacznego! O, jestem głodna. Czas zrobić moje ulubione naleśniki. Wymieszajmy ciasto. Potrzebuję patelni. To wygląda pysznie. Co za zapach. Dostanę trochę?
Oczywiście, kochanie. Częstuj się. Wow, co za apetyt. Jak za dwoje. O, popchnięcie. Pomocy. Roszpunko, twój brzuch jest już duży. Tato, wyjdź z pokoju. Proszę tędy. Kochanie, jestem tutaj. Gotowe. Skarbie, jak się masz? Poznaj naszą córkę, skarbie. O, kopia mamy. Jest jak jej siostra. Jest ich więcej? Tata jest w szoku. Potrójna radość, co? Co za oszałamiająca niespodzianka. Weź ozdobne patyki. Złote pudełko. W trzech egzemplarzach. Ustaw nogi. Pomaluj je. Miękkie materace. Ozdób je złotem. To idealne miejsce do spania. W przedszkole wygląda tak uroczo i przytulnie. Maluchy, czas spać. Dobranoc, słodkich snów. Gdy tylko tata odwrócił się. Nagle... O, gdzie jesteście? Nie uważałem. Dzieci znalazły coś fajniejszego do zrobienia. Przestańcie! Złapane jedno, drugie i trzecie. O, wszystkie są. Potrzebujemy nowego łóżka. I gotowe. Materace. Teraz się spać. O, natychmiast zasnęły. Kochani, jesteś najlepszym mężem na świecie. W rodzinie panuje cisza i spokój.